João Carlos. João Carlos zdołał jeszcze odegrać. Oyama wraca. Jest Papa Nikolaou, ale znowu nie udaje się zakończyć tej akcji strzałem. Jeszcze Arsenić. Arsenić, szansa, Rakowa, gol! W końcu mamy bramkę. Czuję się świetnie, zobacz. Arsenić, raz. Poprawiona piłka i piłka podana doskonale. I dobre czucie linii obrony przez Zwolińskiego. Zasłużone 1-0 dla Rakowa. I jeszcze raz Arsenić, jego odwaga, ale też daleko byli rywale. Tutaj widzimy, jak ciężko Sepik też zbierał się do Zwolińskiego. Brawo Raków za rozpoczęcie tej pierwszej połowy. Przyjął prawą nogą, poprawił lewą w trzecim kontakcie. By w Polsce pokazać się jakoś z dobrej strony. I pierwsze nazwisko, o którym wspominał Wasiliew, to właśnie Huza. Ale nie widzimy tego w tym meczu. Tudor. Okazja 2-0. Tak się to... Rakowa w europejskich pucharach i ma już dwie bramki na koncie. On to rozrzucił. Tak jest. On wypatrzył po prawej stronie Tudora, a potem kontrolując przestrzeń, ustawienie rywala. Potrafił tę akcję zamknąć, dołożył właściwie stopę i strzelił swojego drugiego gola. Znowu naganne zachowanie formacji defensywnej Flory. No tutaj Łukasz, jeżeli ktoś szkoli napas... Piasecki, od skrzydła, Piasecki. Jeboa, Papa Nikolaou. Papa Nikolaou, tak, piękny gol. Na to... No ale tego miejsca, ile miał do dyspozycji teraz, zobaczmy, tak jakby sobie ustawił rzut wolny. Nie tak łatwo wcale było tego bramkarza pokonać. Przekonali się o tym inni gracze ofensywni. No doskonałe uderzenie. Że Piasecki przy piłce. W końcu dobry wybór. Nie próba strzału. Jeboah też podzielił się piłką. Był przed bramką. I tyle.